Szczęść Boże, moi drodzy, witam Was gorąco, serdecznie z Golasowic. Trzeci dzień Adwentu, 30 listopada 2021 roku. Czy macie plany na dzisiejszy dzień? Czy macie kalendarz, który został szczelnie od pierwszych godzin aż po późne wieczorne wypełniony? Czy zastanawialiście się nad tym, co chcecie dziś osiągnąć, jakie cele i zamierzenia zostały Wam wyznaczone, do których będziecie przez cały ten dzień dążyli? Czy wyliczyliście, ile czasu zajmie Wam przygotowanie śniadania, zrobienie porannej toalety, ile czasu zajmie Wam dojazd do szkoły, miejsca pracy czy miejsca służby i ile czasu będziecie potrzebowali na wszystkie te obowiązki i zajęcia, które na dzisiaj zostały zaplanowane? Niektórzy nie planują tylko jednego dnia, niektórzy planują cały tydzień. Jeszcze inni mają zaplanowane bardzo szczelnie cały miesiąc. A niektórzy spośród nas zapewne robią już też plany na przyszły rok. Jest bardzo dużym dystansem. Podchodzę do zadań, które gdzieś mają mieć miejsce za 3, 4, 6 czy nawet 8 miesięcy. Z dystansem dlatego, że za każdym razem gdzieś z tyłu głowy mam taką myśl, czy dożyjemy do tych wydarzeń, czy dane nam będzie je zrealizować, czy Pan Bóg pobłogosławi nam na tyle, że to, co sami zaplanowaliśmy, znajdzie się również w Jego planie? Dzisiejsza Ewangelia, Ewangelia Łukasza, każe nam się zastanowić nad naszymi planami i zamierzeniami. Nie tylko tymi najdalszymi, ale również tymi na dzisiejszy dzień. Kto z Was przez troskliwe zabieganie może choćby trochę przedłużyć własne życie? Moi kochani, nikt z nas nie jest w stanie dodać ani sekundy do naszego życia, do jego długości, jeśli sam Bóg tak nie postanowi. Chociażbyśmy, nie wiem, jak bardzo zdrowy tryb życia prowadzili, jak bardzo zdrowo się odżywiali, jak pracowali i wysypiali zgodnie z wszystkimi zaleceniami lekarskimi, nie jesteśmy w stanie naszego życia wydłużyć ani o sekundę. Dlatego mamy żyć tym czasem, który jest nam dany, wypełniać ten czas dobrymi rzeczami, cieszyć się i radować ze wszystkiego, co Bóg na naszej drodze postawił i pozwolił nam zrealizować. Owszem, mamy planować na przyszłość, ale mówić, jeśli Pan pozwoli, jeśli Pan da, to wtedy te cele i zamierzenia będzie nam dane również zrealizować. I mamy mówić, tak jak mówi psalmista w dzisiejszy dzień, te słowa zapisane są w psalmie 31, 16 wersecie, w ręku Twoim są losy moje. To nie ode mnie, nie od mojej zapobiegliwości, nie od mojego zdrowego trybu życia, nie od moich zabiegań. Wszystko zależy, to zależy wszystko od naszego Ojca, który jest w niebie. Panie, w ręku Twoim są losy moje i wierzę, że są w najlepszych rękach. W rękach Stwórcy, który chce dla mnie, aby wszystko działo się dobrze, abym działał zgodnie z Jego planem i Jego zamierzeniami. Pomódlcie się ze mną, aby ten dzień, który składamy w ręce Boga, był dniem dla nas błogosławionym. Łaskawy, pełen miłości nasz Ojcze, w Twoje ręce składam swój los, los mojego życia, ale też i losy życia każdej i każdego, który dziś do tej modlitwy i do tego rozważania przyłączył się. Chcemy Ci, Panie, podziękować za to, że możemy planować. Ale pozwól nam planować zawsze z myślą o tym, że to Ty jesteś Panem czasu, Ty jesteś tym, który daje zgodę na realizację pewnych wydarzeń, rzeczy, które mają miejsce w naszym życiu. Pobłogosław to wszystko, co dziś sobie zaplanowaliśmy. Spraw, abyśmy nie w pośpiechu, ale spokojnie mogli realizować plany naszego dnia, plan naszych zajęć i nigdy nie zapomnieli o tym, że Ty nad tym wszystkim czuwasz. Dziękujemy Ci za każdą darowaną nam sekundę, minutę, godzinę. Dziękujemy Ci za każdy darowany nam dzień. Dziękujemy Ci za to,
że możemy przeżywać ten czas Adwentu. Pozwól nam tymczasem się zachwycić, w tym czasie odpocząć, odnaleźć pokój w naszych sercach. Ty, Panie, jesteś tym, który wszystko mądrze i dobrze stworzył. Poddajemy się Twojej woli, a Ty działaj przez nas i w nas. Amen. Dobrego, błogosławionego dnia każdej i każdemu z Was życzę. Z Bogiem.